Siemano. Właśnie jedziemy na trening z moim gościem specjalnym, który właśnie nagrywa cały materiał dla Was. No nie będę Was długo trzymał niepewności, bo i tak w tytule przeczytaliście, kto to jest. Jest to Patrycja, która przyjechała do mnie z Poznania. Siema, witam wszystkich. Tyle kilometrów specjalnie do mnie. Oczywiście. Od samego rana jestem w trasie i jestem mak zmęczona, ale trochę sił jeszcze znalazłam, żeby skatować dzisiaj co? Nie wiem, robimy trening po twojemu. Robimy po mojemu i trochę po twojemu. Bareczki, plecki i co? Po mojemu to zjemy gofry. No, a potem wciągniemy coś dobrego, co wyliczyłam w makro oczywiście. Żeby nie było, panie trenerze. Żeby nie było. Tak jest, wszystko wliczone, przygotowania do zawodów trwają. No i co tu więcej gadać? Widzimy się na siłowni. Możesz powiedzieć, na co się teraz szykujesz? O. No docelowo szykuję się na październik, na Mistrzostwa Polski Juniorów, ale jak się wyrobię z formą, to kto wie, może wystartuję sobie na Dejmondzie. Jak się wyrobię z formą? A żeby się wyrobić z formą, muszę robić trening z Michałem. I jeść gofry. I jeść gofry, dokładnie tak. I to oczywiście to był żart, nie? No Patrycja nie przyjechała specjalnie do mnie z Poznania, nie? Tyle kilometrów, trochę sobie doliczyłem, przyjechała do mnie z Katowic, bo w Katowicach jest przy okazji. No ale że jest na Śląsku, to umówiliśmy się na wspólny trening i tak przenosimy się na siłownię. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't. Yeah.
gramy po treningu w sklepie. Właśnie, możesz podsumować trening na początku. Jak ci się trenowało i w ogóle jaka intensywność treningowa. Bo mówić prawdę? Nie. Mówić tak, jak wygląda na filmie. Było mega męcząco. Technicznie zawsze idealnie. W ogóle nie było lansu robienia zdjęć i dużych przerw, pogaduszek. Mega się zmęczyłam, dlatego teraz robimy jedzenie. A co robimy? A że jesteś na redukcji? A że jestem na redukcji, to jem gofry. No dobra, no dietetyczne. No dietetyczne, wliczone w makro, jak już mówiliśmy wcześniej, przed treningiem. Tak, więc z mojego jednego posiłku podobno Michał mi wyliczył, że będę mogła sobie zjeść 4 goferki. Plus polewa, pudding. No, więc potem, jest... A to właśnie, tam tłuszcz jakiś miałeś? Jeszcze? 1,5 tylko. Jeden, nie, to nie, no. Bo musiałem żebyś jeszcze masło, żeby go nałożyć. W czym mogę pomóc? W czym mogę pomóc? Czego pan szuka? Gofera. To nie tutaj. Ja przecież czuję. To nie tutaj. To nie tutaj. A tam się coś pani pali. Ogrzewanie włączone. Jak to pachnie. Jak to pachnie. No i z kokosowym tym. Otworzyłeś mi oczy na świat. No nie? O, zajebiste. No. Jak bąki smakuje. Zobaczcie, chomik tutaj wpierdziel. Zostawiam okay. Na potem. Zobaczmy, jak to wygląda. Goferek. Z puddingiem. No mega jest. Zrobimy. Ostrość, zapiemy, jak się uda. Ok, jest. I tutaj jeszcze idziemy do gofrownicy, pokażę jak to wygląda. O, właśnie tutaj się robią kolejne. Te są bardziej przypieczone, będą bardziej chrupać. No, to tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Zamieniliśmy sklep z suplementami na, jakby to powiedzieć... Kuchnię? Fit kuchnię? Jest zapiekarnik, to będzie gofrownik. Dobra. No to nic, no myjemy dalej. Wpadajcie o 23 czasami. No jest godzina 23. Będziecie przejeżdżać Legionów Polskich, dobrze mówię? Tak, Legionów Polskich 83. Będziecie przejeżdżać. Akurat. Światło się świeci. No to żegnamy się i do następnego.